Codziennie przez blisko 2 tygodnie w Cieszyńskim Teatrze były wystawiane przez zespół teatralny działający przy parafii świętej Elżbiety w Cieszynie jasełka tradycyjne. Codziennie nie brakowało chętnych, tych młodszych i starszych, by zobaczyć to widowisko muzyczne. To, co wyróżnia jasełka tradycyjne, to wspólne kolędowanie, kolorowe stroje, scenografia, elementy regionalne oraz wielopokoleniowy zespół. W roli śmierci, rozumiem. I nie tylko, no to jakiej jeszcze roli? Prawie negatywne wszystkie, ale jedna na końcu jest pozytywna, bo składam naprawdę od serca życzenia bożonarodzeniowe. Ale tak, to jestem gospodzką, która nie wpuszcza Józefa i rodziny do gospodyna, a potem jestem śmiercią, jak pani powiedziała, więc koszę wszystkich. Kosi pani wszystkich. Jak się pani czuje w tych rolach, tych negatywnych? Trudno mi, pewne kwestie trudno mi powiedzieć i nawet sama je czasami zmieniam, bo z treści takiej oryginalnej no, jest dosyć mocna. Na przykład zmieniam, czy chcesz, żebym z byle kim? Zamiast z żebrakiem rozmawiała. No jakoś mi to, no już tego jest za wiele tego negatywnego, ale tego zła. A poza tym cały czas mnie krytykuje, jak tylko tu przyjdziemy, ty to nie grasz, ty masz taki charakter. Cały czas mnie krytykuje. Józef krytykuje cały czas? To dlaczego tak? Bo niedobra jest dla Józefa i Marii, którzy przychodzą do gospody prosić o nocleg. Ona bardzo stanowczo nas odrzuca, nie przejmuje. Czyli pani to gra bardzo dobrze w takim razie. Dokładnie. No, tak, dobra, oby jak najmniej było w życiu. Ale w misterium męki pańskiej to nadrabiam, bo jestem Maryją. No i o to chodzi. No to teraz Józefa tu podpytam, jak to z tymi dzieciątkami jest? Bo zawsze, co roku chyba są nowe te dzieciątka. Co roku nowe, jako że muszą to być małe dzieci. Czasem są problemy, bo to jest okres trochę chorowania dzieci. W tym roku mamy kochane dzieci, jak na razie. Wspaniale się spisują. Jestem bardzo zadowolony i dumny. Czyli co, grzeczne są? Grzeczne, kochane. Czyli to są tacy aktorzy, którzy się zmieniają, a reszta ekipy to wy już chyba jesteście taką jedną wielką rodziną, co? Tak, mam to szczęście, mam już 7 Marię. Nie jest lekko, ale jakoś sobie radzę. Widzowie zawsze tłumnie tutaj przychodzą na te jasełka i nie tylko na jasełka. Jak wy to robicie? Czym tak przyciągacie tutaj do teatru? Tą swoją naturalnością, tym, że wy się dobrze czujecie tutaj w tej ekipie, wśród tych osób? To jest okres bożonarodzeniowy. We wszystkich prawie rodzinach jest to radosne święto przeżywane w rodzinnym gronie. A jest to tutaj na scenie, podobnie w kolorach pokazane, to tym bardziej ludzie przychodzą, no z pół Polski przyjeżdżają. No, i podoba im się to, sam się dziwię. Tyle lat, gramy 13 razy w tym roku i pełny teatr. Nawet brakuje miejsc, jak ludzie chętnych jest tyle. No właśnie, to jest fenomen. Przyjeżdżają po parę razy te same ekipy, te same grupy, bo im się to podoba, przychodzą kolędować. A wy to lubicie robić? Tak, oczywiście. No, gdybyśmy tego nie lubili, to byśmy postawili na swoje że nie. Ale trwa to już tyle lat, że widocznie no, chce nam się. I trwać będzie. Póki żyjemy, to chodzimy i jak umiemy, tak występujemy. Za wszelkie zło przepraszamy widzów, którzy wszystko widzą. A jeśli coś dobrego, to dzięki Bożej pomocy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.